Sawery, no to na sam początek, skoro już niedługo premiera nowego serialu Netflix pod tytułem Kierunek Noc, opowiedz, co to jest za produkcja? No to jest belgijska produkcja, pierwszy belgijski Netflix Original, tak? Więc dla Belgów jest to ogromne wydarzenie. Dla mnie osobiście też jest to ogromne wydarzenie, choćby dlatego, że całą rolę gram po francusku. Natomiast jeżeli chodzi o, wiesz, w skrócie, co to w ogóle jest, no to jest to takie katastroficzne kino najwyższej próby, gdzie skupiamy się zamiast na otoczeniu, czyli na jakimś tym, co jest na zewnątrz, skupiamy się na ludziach i na tym, jak oni trwają, jak oni próbują przeżyć w takich dramatycznych okolicznościach. Więc jest to bardzo subtelna, powiedziałbym, jednocześnie nasycona i pełna suspensu i dramatyzmu historia o przeżyciu. Tak to w skrócie można opisać. Wcielasz się w Jakuba, mechanika samolotowego. Opowiedz, co to jest za postać, jak ty na niego patrzyłeś, bo ja już jestem po seansie całego sezonu, więc wiem, że ten bohater, można oczywiście bez spoilerowania, można zaryzykować stwierdzenie, że będzie miał ogromny wpływ na całą fabułę serialu. Dlaczego? Dlatego, że no, ma doświadczenie i teraz doświadczenie to zdobył, budując swoją karierę po prostu na Zachodzie. To jest taka klasyczna historia emigranta z Polski, człowieka wykształconego, który nie znalazł pracy i wyjechał i swoim talentem podzielił się z ludźmi za granicą. I Jakub Kieślowski zdobył pracę w liniach lotniczych i tam awansował, aż doszedł do posady takiego, no, takiego głównego człowieka od obsługi naziemnej, czy jednego z głównych, który szkoli również innych, szkoli obsługę naziemną i jest wysłany do innego kraju, innego miasta, żeby właśnie przeszkolić tam jakąś ekipę. No i w ten sposób trafia na pokład tego samolotu, czyli on jest etatowym pracownikiem tych linii lotniczych. I teraz to jego doświadczenie, ta wiedza techniczna, którą ma, to, że zna samoloty jak własną kieszeń, no to powoduje, że jest niezbędny dla tej grupy, dla przeżycia po prostu, żeby grupa mogła trwać. No ale na tym polega dobry scenariusz, że takich postaci, których cechy, zalety czy umiejętności są niezbędne, na tym pokładzie jest więcej. Właśnie, w serialu pojawia się kilka takich stricte polskich smaczków. Powiedz, czy one już były zawarte wcześniej w scenariuszu, czy może wyszło od ciebie albo od Tomka Bagińskiego, który jest współproducentem serialu? Jak to wyglądało? Jeżeli mówisz o słowach polskich, które wypowiada moja postać, to ja miałem oczywiście na to wpływ. Na przykład czułem, że takie emocjonalne momenty, no, kiedy wyrażamy rozpacz, coś się dzieje strasznego, no to te momenty byłby mój bohater bardziej po polsku niż po francusku. To zdradzę, że początkowo w scenariuszu te momenty były po francusku. Ja powiedziałem, słuchajcie, no francuskie postaci, belgijskie postaci wyrażają to po francusku, bo to jest ich język, ale moja postać te momenty powinna reagować po polsku. No to był mój wkład, prawda? Ale tych elementów polskich jest więcej, dlatego że pojawia się też na przykład w serialu no świetna aktorka Martyna Peszko, która gra moją żonę. Zresztą każdy odcinek zaczyna się, to można zdradzić, każdy odcinek zaczyna się od takiego zajrzenia do tego, co było przed u każdego bohatera. I to było, co było przed apokalipsą, przed tym, co się dzieje. I również i taką sekwencję przed ma moja postać Jakub. Jeżeli się nie mylę, to twoja pierwsza tak duża rola. Co było tutaj dla ciebie najtrudniejsze? Granie po francusku? To, że to nie był polski plan, tylko belgijski? Zresztą mógłbyś wskazać jakieś różnice pomiędzy pracą na planie belgijskim, a planie polskim? Czy w ogóle są jakieś różnice? Wiesz, ja gdzieś tam nazbierałem już w swoim dorobku kilka ról w zagranicznych produkcjach. To jest fakt, że to jest największa rola, którą zagrałem. Natomiast wiesz, to jest kwestia skalowania, nie? No to w biznesie jest coś takiego jak skalowanie. Bierzesz to, co umiesz zrobić w 2 dni i po prostu robisz to przez 20 dni albo 60 dni, prawda? I ja tu się zastanawiałem nad trudnościami. To, że będzie język francuski, to mnie to ekscytowało, że będzie tyle tego francuskiego. Wiedziałem jedno, no muszę, Francuz będzie się uczył swoich dialogów jeden wieczór, ja się będę uczył 3 wieczory, no ale no to dobrze, tak? To znaczy, że trzeba włożyć w to rzeczywiście jakiś wysiłek. I były takie sekwencje, trudne sekwencje,
Musiałem też opracować swoją metodę nagrywania, dialogowania samemu ze sobą, żeby po prostu być przygotowanym. Każdy zresztą robił to samo. I Stefano Cassetti, który przecież nie jest, jest Włochem, prawda? I francuski nie jest jego pierwszym językiem. Ale też Jan Biwet, który jest Belgiem, ale no z tej części flamandzkiej, więc francuski też nie jest jego pierwszym językiem. Tam nie byłem sam z tymi moimi wysiłkami z językiem francuskim. Natomiast kiedy już się wdrożyłem po prostu w codzienną rutynę, tak? Wracasz do hotelu, jesz kolację z kolegami, ze znajomymi aktorami, tak? Wracasz, uczysz się tekstu, wstajesz, idziesz na plan. Wdrożyłem się w tę rutynę. To już była czysta przyjemność. To była praca, oczywiście. Dzień na planie trwa 12 godzin, ale po prostu czysta przyjemność. Choćby dlatego, że mogłem patrzeć na tych aktorów, jak oni kombinują, jak oni to robią. Patrzę na właśnie Jana Biweta, który wystąpił w Peaky Blinders, którego widziałem tam na ekranie i mówiłem, co za twarz, co za w ogóle, co za gość, jak oni znaleźli tego aktora i nagle z nim pracuje i przygląda mu się tam zza kamery, jak on w zbliżeniu na siebie kombinuje. Albo patrzę na Babette de Sadio, Belgijkę pochodzącą z Gwinei Bissau i mówię, co za wulkan po prostu emocji, jak ona to pięknie jakby daje całość na pstryk. To tylko motywowało do tego, żeby dawać maks każdego dnia. I myślę, że każdy to czuł. To budowało bardzo fajnie nam tę energię w tym zespole. Stworzył się właśnie taki zespół gdzieś tam, troszkę jak w teatrze, gdzie zespół się zna, jest zgrany, wie, że może na sobie polegać. No i toczyliśmy ten głaz. Jak się mówi w Polsce, rżnęliśmy ten diamencik razem. Powiedz jeszcze o realizacji serialu. Jak to wyglądało? Bo na ile dni, jakby to powiedzieć, zostaliście jakby zamknięci w tym samolocie, bo jednak czuć taką chemię między wami wszystkimi, że faktycznie musieliście stać się taką jedną grupą rozbitków, zaryzykujmy takie stwierdzenie. To były długie tygodnie zamknięcia w samolocie. To spowodowało, zresztą no, to było wymuszone w pewnym sensie przez te okoliczności, przez tę pewną klaustrofobię tego miejsca, że my musieliśmy być bardzo czujni na siebie. Każdemu musiał pomóc. Musisz szybko przejść, ja się usunę. Dobra, ja tu gram, ale teraz przychodzi pan poprawić filtry w lampce. Muszę wstać, przejść, zrobić mu miejsce. Jakby to było oparte na po prostu szacunku. I teraz kto stworzył te relacje na planie? No te relacje, jakby to wszystko się bierze od góry, więc górą był Jason. Jason ma tę fantastyczną zdolność, poza innymi swoimi talentami, taki skill, tak, no budowania zespołu i tyle, no i zbudował ten zespół. No oczywiście przy pomocy, czy przy ogromnym udziale fantastycznych reżyserów, producenta Sebastiana Deloyen i współproducentów Tomka i Jacka. Kierunek Nocy będzie mieć już wkrótce swoją premierę i to jest taki bardzo wyjątkowy czas, bo wasz serial opowiada o zagładzie ludzkości, natomiast jak wyjrzymy za okno, to widzimy cały czas szalejącą pandemię koronawirusa. Jak ty na to patrzysz? Bo to jest dość znaczące moim zdaniem. Ja patrzę na to jak na próbę. I teraz rzeczywiście pewne analogie pomiędzy dzisiejszą sytuacją a naszym serialem można łatwo odnaleźć i tak jak bohaterowie Kierunek Nocy w tej próbie muszą się jakoś zachować i ta próba jest takim katalizatorem do zmiany jakiejś, no bo każdy przychodzi tam jakąś zmianę, z kogoś wychodzi coś dobrego, z kogoś wychodzi coś nie najlepszego, ktoś potrafi przeskoczyć swoje ograniczenia, ktoś niestety nie potrafi, no to do takiej zmiany, do takiej próby jesteśmy dzisiaj też zaproszeni, no jako cała ludzkość. I to ta próba pokaże też z czego jesteśmy wykuci, prawda? Czy jesteśmy w stanie przeskoczyć siebie, żeby komuś pomóc, a może potrafimy poprosić o pomoc, a może i tak dalej, i tak dalej. Również dla aktorów jest to wyzwanie, dla wielu profesji to jest wyzwanie. Gdzieś tam w biznesie mówi się tak, że gotowość do zmiany, bądź otwarty na zmianę. No dzisiaj ta gotowość to jest coś, czego będzie się wymagało od całej ludzkości, tak? To jest trudne, ale no, są takie momenty w historii świata, kiedy po prostu ta zmiana następowała. I tyle. Dzisiaj jesteśmy w takim momencie. Wielu ekspertów mówi, że świat po koronawirusie nie będzie dokładnie tym samym światem, co przed koronawirusem. Ja wierzę, że to będzie lepszy świat.
I również o to walczą nasi bohaterowie, chcą przetrwać, a jeżeli przetrwają, to co? Trzeba budować coś nowego, prawda? Serial jest oparty na podstawie literackiej, więc pewnie niektórzy będą szukać tutaj odniesień do Jacka Dukaja. Jak bardzo serial jest zgodny z książką, a jak bardzo od niej odbiega? Bo sam Jacek Dukaj uczestniczył w pracach nad serialem. Oczywiście, że tak. No, od niego i z książki Starość Axolotla pochodzi główna myśl, prawda? Ta główna idea, że oto coś się kończy i co dalej z ludzkością, prawda? W książce Starość Axolotla znajdujemy również sugestię, że przed tym czymś, co pochodzi od słońca czy cokolwiek, co zabija, rozbitkowie, ocaleńcy uciekają również samolotami, więc i również ta myśl jest zaczerpnięta z samolotami. I ta myśl stała się zębem, podstawą do stworzenia naszego scenariusza, czyli my się skupiamy w naszym scenariuszu, w naszej historii na tym, co się dzieje, kiedy się odbywa ta zagłada, to wydarzenie słoneczne, a Starość Axolotla opowiada głównie o tym, co jest po zagładzie, prawda? Ale to też pokazuje, że no, są różne możliwości, takie, o których by się filozofom nie śniło, a Jackowi się przyśniło, tak? No i teraz jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, że głowa Jacka Dukaja jest pełna niesamowitych historii, które tylko czekają na opowiadanie. W jaki sposób poleciłbyś serial Kierunek nad widzą? Bo wiesz, ludzie na Netflixie mają do wyboru ogrom seriali, chyba ich niezliczoną ilość, więc co jest takiego wyjątkowego w waszej produkcji, że właśnie powinni sięgnąć po te 6 ponad półgodzinnych, 40-minutowych odcinków? Wiesz, jeżeli widz lubi suspense, lubi akcję, a jednocześnie już ma takie poczucie, że no dobrze, już widziałem film, jestem legendą, widziałem różne wizje, i zombiaki latające, i jakieś tam wymarłe miasta i tak dalej, to teraz skupienie się na człowieku w tych okolicznościach i na grupie ludzkiej w tych okolicznościach, to może być bardzo ciekawe. Ja wierzę, że to jest właśnie atut naszej historii, bo oczywiście właśnie są tam sceny akcji, są sceny zagrożenia, sceny żywcem wyjęte po prostu z hollywoodzkich produkcji, natomiast kluczowym elementem jest ta psychologia postaci, to czy jesteś dobry, czy jesteś zły, czy pomożesz, czy nie pomożesz, czy wyjdzie z ciebie bohater, czy nigdy byś się nie spodziewał, że wyjdzie z ciebie bohater, prawda? Czy uważałeś siebie za bohatera, a okazuje się, że nim nie jesteś. To jest bardzo ludzka i głęboka historia, mimo że ujęta właśnie w tych ramach apokalipsy i takiego suspensu. Jak w thrillerze wręcz, prawda? Więc to są główne atuty naszej produkcji i myślę, że znajdą tam coś dla siebie i fani kina epickiego, i fani kina takiego nasyconego, psychologicznego, nasyconego emocjami. Już po części troszeczkę o tym wspomniałeś wcześniej, ale mianowicie bierzesz udział w międzynarodowych produkcjach. Niedawno byłeś na planie słowackiego filmu Sprawa, który dla polskich widzów będzie zapewne bardzo ważny z powodu tematyki dotyczącej Holokaustu. Opowiedz o tej produkcji, kiedy się możemy jej spodziewać w kinach oraz przede wszystkim co to jest za film? No, zacznijmy od tego, że dzisiaj wszystko uległo pewnemu zamrożeniu i ja naprawdę nie wiem, kiedy odbędzie się premiera filmu Sprawa, ale wiem, że no, przygotowania idą pełną parą i że w zasadzie film jest gotowy, prawda? No właśnie, ta zmiana, co jaką drogę wybiorą producenci na wypuszczenie filmu dla szerokiej publiczności, nie mam pojęcia. Natomiast historia jest rzeczywiście dramatyczna, bo to jest historia ucieczki słowackich Żydów z Auschwitz, z Oświęcimia, którzy wynoszą z obozu raporty, szczegółowe notatki dotyczące skali tego ludobójstwa, które tam się odbywało, więc historia jest dramatyczna, ważna również dla Polaków. No, moja postać jest Polakiem, prawda, czyli polskim Żydem, który jest tam zamknięty z innymi, który pomaga w tej ucieczce. No, dramatyczna historia, historia znowu o przetrwaniu, historia o odwadze i historia o takim o byciu człowiekiem w czasie apokalipsy, dosłownie. Także znowu są jakieś analogie z tym, co dzisiaj proponujemy z Netflixem naszym widzom. Przeglądając twoją ostatnią filmografię, znalazłem jeszcze jedną bardzo ciekawą produkcję, skrajnie różną od tego, o czym teraz rozmawialiśmy, a mianowicie serial internetowy Jonasz z drugiej B. Opowiedz, co to jest za projekt, bo o nim coraz głośniej w internecie.
Wiesz, nie wiedziałem, że jest o nim coraz głośniej. Ja po prostu mam znajomych, którzy poprosili mnie o pomoc i powiedzieli, słuchaj, my nie możemy ci zaproponować nie wiadomo jakich warunków, my chcemy zrobić coś dobrego. Przeczytałem scenariusz, powiedziałem, dobra, to jest skierowane do ludzi, którzy szukają sensu w życiu, szukają swojego miejsca na tym świecie. Wchodzę w to. Wiesz, ja nie ukrywam, mi ta matematyka nie jest obca, dlatego po prostu uznałem, że to jest warte zaangażowania się. Jeżeli mówisz, że ten serial jest coraz bardziej popularny w sieci, to znaczy, że młodzież po prostu go ogląda, to dobrze. Obejrzą i będą mogli wybrać. Ten serial wskazuje im jakiś kierunek, będą mogli wybrać, czy chcą iść tą drogą, czy nie. Po to to jest. Wiesz, jest dużo zagubienia gdzieś tam, nie? Jakiegoś takiego troszeczkę pływania, co dobre, gdzie jest dobro, gdzie jest, nie wiadomo. O tym jest ten serial, prawda? Ale wracając teraz do Into the Night, powiem ci, że ja miałem też fantastyczne przeżycie spotkania z na przykład z Islamem tam na planie, dlatego że moimi najbliższymi kolegami na planie byli Nabil Malat, który jest muzułmaninem, i Mehmet Kurtuluş, tak? A tu moja różyczka w tle się pokazuje. Mehmet Kurtuluş i po prostu, wiesz, to jest niesamowite, jaką więź też wytworzyliśmy. W ogóle mówili o nas tam na planie, że trzech muszkieterów, nie? Więc było nas trzech muszkieterów i była jeszcze jedna osoba, śmialiśmy się, że to D'Artagnan w spódnicy i była to Babetida Sadio, czyli Belgijka pochodząca z Burkiny, z Gwinei Bissau, tak? Z Gwinei Bissau i my tak we czworo, taka grupa zwariowana, no, dużo czasu spędzaliśmy razem, dużo rozmawialiśmy i powiem ci, wiesz, dotykaliśmy najróżniejszych tematów, czasem takich no, głębokich, takich o sensie, gdzie, co, o co chodzi. To jest właśnie wymiana, to jest współpraca i to jest budowanie czegoś wspólnego. Nawet można powiedzieć, że to, co się wydarzyło tam na planie, to było budowanie na różnicach. Właśnie, mam też takie wrażenie, że to jest jedna z zalet tego serialu, że chociaż może nie było to zawarte w głównym scenariuszu, to tak naprawdę on opowiada o różnicach między ludźmi, że muszą jednak się zjednoczyć, doprowadzić do takiej wspólnoty, można zaryzykować stwierdzenie. Tak. Jason nam opowiadał, że tak sobie myślał o tym scenariuszu kiedyś, że to jest taka Unia Europejska w pigułce, nie? Kłócą się, różnią się, ale muszą się dogadać, wiesz. I rzeczywiście tak jest i tak samo jest na świecie, tak samo jest w naszym samolocie, że tam każdy jest inny, tam jeden czuje się liderem, okazuje się, że nie do końca się nadaje. Inny kompletnie uważa, że się nie nadaje, ale staje się tym liderem. Ktoś w kimś innym pokładano nadzieję, ale zawiódł, a ktoś inny kompletnie się nie wychylał i nagle stał się jakby czarnym koniem w wyścigu. Dzięki niemu nagle można było przeskoczyć jakąś tam przeszkodę. Czy to jest nauka dla nas wszystkich? Nawet, wiesz, no, w polityce jest. Okej, nie dotykajmy polityki, ale na pewno jest. Muszę cię o to zapytać, bo chociaż nie wiem, czy widziałeś już serial, czy miałeś okazję go widzieć, ale jeżeli nie, no to powiedz na podstawie przeczytanego scenariusza oraz tego, co wydarzyło się na planie. Bo ja oglądając Kierunek Noc, to już sobie w głowie tam układałem, który z bohaterów jest moim faworytem. Ty miałeś jakiegoś faworyta, oczywiście poza Jakubem, jakiegoś takiego bohatera, któremu najbardziej kibicowałeś? Tak, ja miałem taki swój typ. No, od początku kibicowałem Ajazowi. Wiesz, raz, że się z Mehmetem poznaliśmy też troszkę przed rozpoczęciem zdjęć, przy okazji tam jakichś promocyjnych działań Netflixa, to raz, ale dwa, że jego postać też jest niezwykła, bo no to jest, on to mówi w którejś ze scen, że jest po prostu he's a survivor, czyli facet, który potrafi przeżyć, no nie? I teraz wydawałoby się, że on jest w stanie iść po trupach, ale tam gdzieś pod tą chropowatością, pod tą szorstkością, pod pewną brutalnością jest dobro. I to mi się bardzo spodobało w tej postaci. No nie? To samo zresztą widzę w mojej postaci. Ja sobie tak myślałem, że Jakub to jest po prostu dobry facet,
Ale on tak sobie myśli, że o sobie, że jest dobry facet, ale jest wystawiony naprawdę na dużą próbę. I jest tam taki moment, kiedy wydarza się coś, no, co ciężko sobie wybaczyć, będąc dobrym facetem, mając poczucie, że się jest dobrym, czy że się jest okej, prawda? Ciężko to sobie wybaczyć. Co to powoduje? No, powoduje coś takiego, hej, ja jestem, chyba na nowo muszę siebie określić w tych okolicznościach. I teraz wybrać, czy ja się dam pogrążyć moim wyrzutom sumienia, czy ja się dam pogrążyć żalowi, czy może ja teraz się wezmę i znajdę w sobie tę nutkę heroizmu. O tym jest nasz serial.